Prawdą jest, że osoby, które czytają książki, żyją więcej niż jeden raz. Ich wyobraźnia działa nieco inaczej, a odbiór rzeczywistości jest wzbogacony. Nic zatem dziwnego, że w Zabrzu zachęt do czytania nie brakuje. No ale jak naprawdę jest z tym czytaniem? Dobrze, że jest. Myślę, że to jest taki konstans, który się utrzymuje od kilku lat na stałym poziomie. Natomiast różnie rozkładają się te akcenty. Rzeczywiście jest tak, że czytamy coraz mniej książek w wersji papierowej, natomiast coraz więcej sięgamy po e-booki. My podążamy tutaj za tymi oczekiwaniami i trendami, także po raz pierwszy, korzystając ze środków Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa, przeznaczyliśmy dosyć dużo pieniędzy na zakup dostępów do Legimi, do e-booka, do Empik Go, do tych wszystkich firm, które oferują te e-booki dla naszych czytelników. Oczywiście dzielimy się na tych, którzy chętnie sięgają po e-booki, bo przecież tekst w wersji elektronicznej brzmi tak samo jak ten przeczytany z kartki, ale są osoby, dla których treść płynąca z książki pachnącej drukiem nabiera większej magii. Według danych Biblioteki Narodowej za ubiegły rok 58% Polaków nie potknęło się przez rok o nawet jedną książkę. Zaledwie 18% badanych odpowiedziało, że przeczytało dwie książki w roku. Może w takim razie pomocne będą audiobooki? Czytelnik czy klient e-booka jest bardzo często też klientem audiobooka, tak? No szczególnie to myślę o tych czytelnikach, którzy rzeczywiście nie mają za wiele czasu, natomiast bardzo dużo przebywają w drogach, w samochodzie, w pociągu, w autobusie, no to wtedy taki audiobook może nawet jest jakimś fajnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli jest dobrze nagrany i w dobrym wykonaniu czytany. Do obcowania z książką, poznawania ich bohaterów Zabrze zachęca od lat i tych starszych, i młodszych. W bibliotece zawsze bardzo chętnie widzimy dzieci, jak przychodzą, odwiedzają i właśnie dla nich przygotowane są zajęcia. Grupy są dzielone tak, żeby każde z dzieciaków zadowolone wyszło z biblioteki. Zajęcia są przeróżne. Są to zajęcia pobudzające ich kreatywność, zdolności plastyczne. Są to zajęcia z książką, zachęcające najmłodszych do czytania. I na koniec jeszcze krótka prognoza. Czy wersje papierowe książek będą zanikać? Póki my żyjemy, to jeszcze się nie damy. Myślę, że ta książka tak w ogóle nie zniknie, natomiast ona na pewno będzie się, ten rynek będzie się kurczył, to dla mnie nie ulega wątpliwości. No takie są jakby prawidłowości tego, no, nie wiem czy to właściwe słowo jest postęp, ale to idzie w tym kierunku. Ta książka, jeszcze tego może tak dobrze nie widać, ale w wersji elektronicznej ona jest po prostu tańsza, tak? No co tu dużo mówić, w związku z tym dla klienta jest jakby bardziej atrakcyjna, a jeszcze jeżeli ma dostęp jako czytelnik na przykład biblioteki w ogóle za darmo, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. A zatem biorąc dziś do ręki pachnącą drukiem książkę ulubionego autora, delektujmy się nią i pamiętajmy, że w takiej wersji, tej papierowej, już za kilka lat może być białym krukiem.